Zaskoczenie, zabawa, improwizacja. Te trzy słowa najlepiej określają twórczość bydgoskiej grupy Wymywane. Czyli wy, my, wam, my. Skąd pomysł na teatr impro? Od zawsze, ponieważ jestem aktorką z wykształcenia, od zawsze chciałam zrobić coś innego, coś ciekawego. I spotkałam pięć fantastycznych dziewczyn. I znalazłam cudowne miejsce, jakim jest Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. I tam właśnie docierałyśmy się, próbowałyśmy, miałyśmy sporo warsztatów i jeździłyśmy na różne inne ciekawe impro sytuacje po całej Polsce. I tak stwierdziłyśmy, że właśnie chcemy razem założyć grupę impro. Sześć niesamowitych kobiet postanowiło zająć się teatrem improwizacji. Spontanicznie, bez scenariusza, tworząc wspólnie z widzem. Czyli rozumiem, że spotkałyście się już z takimi grupami, tak? W Polsce. Tak, ta grupa jest coraz liczniejsza. Są organizowane festiwale. Najbliższy będzie w Gdańsku, gdzie również zakwalifikowałyśmy się i będziemy rywalizować o miano najlepszej grupy impro może w Polsce. Jak same mówią, ich zadaniem jest rozprzestrzenianie impro zapału. Śmiechu było co niemiara. A skąd właśnie pomysł na te gry? No to jest cały szereg, jest jak gdyby taka święta księga gier. Poza tym ten prąd impro jest bardzo popularny w Ameryce i w Niemczech. Takie bardzo dwa ważne nazwiska, jak Keith Johnston i Viola Spolin, to są jak gdyby prekursorzy impro na świecie. Więc no w Polsce dopiero to wchodzi małymi kroczkami, ale jakby my się uczyliśmy od nich, jak gdyby na ich literaturze bazujemy. Poznańska publiczność spisała się na medal i aktywnie uczestniczyła w pokazie. Z jakim zazwyczaj spotykacie się odbiorem ze strony publiczności i czy ciężko się pracuje z publicznością? Zazwyczaj spotykamy się z bardzo dobrym odbiorem publiczności. Tak, publiczność żywo reaguje, chociaż trzeba ją często na początku trochę ośmielić i tak też pewnie było dzisiaj, że to była dla nich nowa forma i trzeba było ich trochę do siebie przekonać, ośmielić, bo to w sumie i my trochę jesteśmy speszone na scenie, ale widzowie również trochę są tacy zlęknieni, co będą musieli robić i jak bardzo będą musieli zostać wciągnięci w to. No ale improwizacja ma coś takiego w sobie, że jest pełna energii, radości i to się udziela po prostu ludziom i mamy nadzieję, że dzisiaj w końcu też to zadziałało i tak właśnie. My mamy nadzieję, że grupa Wymywamy zawita ponownie w Poznaniu. Tymczasem zapraszamy Was na następne improwizacje. Zapraszamy na nasze i